Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łasiczka. Program z takiego nowego cyklu o zawodach, o których prawie nic Państwo nie wiecie. Dzisiaj w studio Sławomir Opala, były oficer operacyjny do spraw zabójstw Komendy Stołecznej. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam. W różnego rodzaju filmach czy serialach amerykańskich policjant, taki właściwie glina pewnie bardziej, taki typowy, to jest człowiek, który chyba największe problemy ma z życiem prywatnym. To jest człowiek, który zawsze czy nigdy nie może sobie ułożyć życia, nigdy właściwie nie ma czasu, bo to jest taka praca, która trwa 24 godziny na dobę. No jest coś w tym z prawdy, ale ważne też jest podejście, jakie kto ma do pracy. Są tacy, którzy mogą wykonywać ten sam zawód, tylko w inny sposób i wtedy godzą jakoś życie prywatne z pracą. No ale myślę, że nie zawsze potrafią wtedy dać z siebie wszystko to, co jest najważniejsze, czyli przede wszystkim czas, bo przy sprawach trudnych, w sprawach zabójstw przede wszystkim czas jest ważny. I nie można pracować od 8 do 16, jak człowiek w biurze, tylko czasami trzeba poświęcać doby nieprzerwanej pracy, a to wiadomo odbija się na życiu rodzinnym, prywatnym. Jeśli ktoś ma kobietę, dzieci, wiadomo, kobieta wymaga czegoś więcej od faceta. Przede wszystkim tego, żeby zajął się domem, zajął się rodziną, a nie zawsze jest na to czas. Nie ma na to czasu? Nie. A czy kariera, praca oficera operacyjnego to jest coś, o czym się marzy od dziecka, czy nie, jakoś się przypadkowo do tego... W moim akurat przypadku to nie planowałem tego wcześniej. Nie miałem żadnych tradycji rodzinnych, bo nieraz to wychodzi z tradycji rodzinnych, prawda? Jak większość zawodów. Przeważnie rodzice starają się widzieć u swoich dzieci kontynuatorów danych oczekiwań zawodowych. Natomiast tak jak ja trafiłem do służby całkowicie przypadkowo. Po którymś powrocie z zagranicy znudziło mi się jeździć za chlebem, więc poszedłem do służby. Nie planowałem pracować w służbach kryminalnych, to dopiero wyniknęło po jakimś czasie. Bo jak zacząłem pracować w policji, a tak naprawdę wykonywałem zajęcia niezwiązane w sensie stricto z robotą kryminalną, więc zacząłem się mijać z tym, co z moim wyobrażeniem o policji. I wtedy zmieniłem profil i zacząłem pracować w służbach kryminalnych. Chyba wybrałem najcięższy kawałek chleba, jaki jest. A co tam jest takiego ciężkiego? Przede wszystkim nienormowany czas pracy. Babranie się w błocie. Jednak trzeba przenikać te środowiska, które na co dzień dla normalnych ludzi są czymś nierealnym, znanym z programów dokumentalnych, z filmów fabularnych, czego się na co dzień nie widzi na ulicach, chyba że w okolicach dworców czy dzielnic zagrożonych przestępczością. A przebywanie w takim środowisku, wiadomo, nie jest łatwe, bo też się odciska na psychice. I trzeba sobie z tym jakoś dać radę. A traci się wtedy wiarę w ludzkość, w człowieka, nie, w dobro? Nie, na pewno nie. Nie można generalizować, bo wiadomo, że jak jest zło, to musi być dobro. Jeżeli ktoś z tym złem walczy, to już to świadczy o tym, że dobro też istnieje, prawda? Bo jeżeli by zostało na świecie tylko zło, to nic by nie miało sensu i nikt by nie chciał właśnie podjąć tej walki. A między dobrem a złem istnieje taka jasna, wyraźna granica? Nie. To jest wszystko rozmyte. Praca w służbach operacyjnych w ogóle jest taką dziwną pracą, że czasami balansujemy właśnie na granicy prawa. Jest to dosyć cienka granica. Łatwo ją przekroczyć w jedną bądź w drugą stronę, szczególnie pracownikom, którzy są niedoświadczeni, no młodym policjantom. Co się może na przykład stać? Niech pan zdradzi jakieś sekrety tajne.
Wiadomo, żeby być dobrym pracownikiem operacyjnym, trzeba mieć informacje. A informacje nie zdobywa się w sprawach kryminalnych z radia czy z gazet. No dzisiaj mamy nadzieję, że z radia ktoś zdobędzie. To będzie jakiś tam zarys. Na pewno to nie będzie nic takiego, co narażałby pewne tajemnice związane z tą pracą na szwank. Natomiast, no wiadomo, informacje, jeśli się walczy z przestępczością, to informacje muszą iść ze świata przestępczego. Czyli, żeby do tych informacji dotrzeć, trzeba mieć kontakt z tymi ludźmi. Codzienny kontakt. To nie może być kontakt sporadyczny, od święta. Trzeba cały czas nad tym pracować, żeby mieć jak najwięcej tych źródeł informacji. Czyli trzeba się zadawać ze złodziejami, z bandytami, z porywaczami. Nie mówię z zabójcami, no bo z zabójcą się nie współpracuje. Zadawać, pić wódkę, kumplować się? Czasami się tak zdarza, że pić wódkę, ale nie mylmy pewnych rzeczy. Kumplować to się można z kolegą z pracy, czy z przyjacielem rodziny, ze znajomym. Z bandytą nie wolno się kumplować. Można sprawiać wrażenie na nim, że się z nim kumpluje, chociaż on też to nie uwierzy, bo bandyta też współpracuje z policją wtedy, kiedy ma w tym jakiś swój interes, prawda? Czyli to są cały czas relacje, gdzie obydwie strony wiedzą, jak gdyby, że druga strona jest po tej stronie barykady, a pierwsza strona jest oczywiście po tej stronie barykady. Muszą wiedzieć. Zarówno doświadczony bandzior, jak i doświadczony policjant musi sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast młodzi adepci tej pracy czasami popełniają błędy, bo przekraczają tą granicę i idą za daleko. I wtedy się zaczyna już nie mogę powiedzieć, że współpraca, ale zaczyna się już pewne ryzyko, że ta informacja może przebiegać dwutorowo. Zarówno ze strony środowiska przestępczego, jak i... Czyli zatracają się już wtedy te granice, które być może były rozmyte, a teraz się zupełnie już rozmywają i nie wiadomo, kto jest... I wchodzimy na drogę przestępstwa. Bo jeżeli policjant, który pracuje z danym informatorem, zacznie mówić za dużo, to może to być też wykorzystane, prawda? Dla potrzeb tego świata przestępczego. No i wtedy mamy do czynienia już ze złamaniem kanonu i taki człowiek nie może pracować. A dużo jest tych informacji, które przychodzą ze świata przestępczego? W sensie, czy taki kontakt to jest ktoś, osoby, kontakty, z których trzeba to wyciągać, czy to raczej jest, że kiedy to jest na rękę, to te informacje przepływają jakoś sprawniej? To wszystko zależy od tego, jakim człowiekiem jest dany informator. Bo są tacy, którzy mają jasno przez siebie nakreślony cel przestępczy i wszystko robią, żeby temu celowi podporządkować wszystkie swoje działania, czyli maksymalny zysk i minimalne ryzyko. Natomiast zdarza się tak, że są taka, wszyscy zresztą ludzie są różni. Są jedni bardziej rozgadani, inni bardziej wolą myśleć, zanim zaczną mówić. Więc przeważnie, jeśli ktoś jest zawodowym bandytą, zawodowym przestępcą, jeżeli współpracuje z policjantem, to po to, żeby mieć z tego jakiś profit dla siebie. Nie można tu mówić o tym, że go policja ochroni, bo to już nie są te czasy. Kiedyś, może 20-30 lat temu, może coś takiego się zdarzało i było realne do wykonania. Natomiast w obecnym prawodawstwie, w obecnych uwarunkowaniach, zarówno i ustrojowych, jak i ustawowych, no jest to raczej trudne. Ale wiadomo, że łatwiej sobie wyprać brudy czyimiś rękami niż swoimi. Więc jeśli oni, tak jak w każdym zawodzie jest silna konkurencja. Czyli jeżeli mogą się pozbyć konkurencji? Oczywiście. Jeśli mogą to zrobić rękami policji, to robią to rękami policji. Jeśli mogą kogoś na podstawie sprzedanej informacji wsadzić na parę lat do puchy, to zrobią. Po co
zlecać zabójstwo i ryzykować, po pierwsze, że się wydarzy, zlecili zabójstwo, po drugie, przeznaczyć na to jakieś pieniądze, bo musieliby przeznaczyć, i po trzecie, liczyć się z akcją odwetową, prawda? A tak, to dadzą odpowiednią porcję wiedzy, przyjdzie służba i temat pozamiata, prawda? A kiedy się wie, czy wyczuwa się, że jakaś informacja jest prawdziwa, czy to raczej taka trochę podpucha, czy to trzeba potem przetwarzać, filtrować przez odpowiednie służby? Przede wszystkim nigdy się nie ufa facetowi, który przychodzi z kosmosu i mówi, że... Czyli jeżeli obywatel przychodzi na komendę, to... Trzeba to weryfikować. Nawet jeżeli się pracuje z danym informatorem kilka lat i dał kilka takich informacji w toku tej współpracy, które się potwierdziły, sprawdziły się, dały wynik, skutkowały zatrzymaniami, skutkowały odzyskiem towaru pochodzącego z przestępstwa, to i tak nigdy do końca nie można takiemu człowiekowi zaufać, że którymś tam razem on jakieś swoje gry nie chce przeprowadzić, więc najlepiej jest każdą informację próbować weryfikować wieloźródłowo, więc idealnym stanem rzeczy byłoby mieć kilku informatorów, którzy by potwierdzali tą wersję. Ale to też nie do końca jest wszystko pewne, bo może być taka sytuacja, że oni się dogadali, prawda? Też przeprowadzili jakąś kombinację operacyjną swoją, żeby coś sobie ugrać na tym. Jedno jest pewne. No, na podstawie samej informacji operacyjnej nie można nikogo skazać, bo to są informacje przeważnie niejawne, nie nadające się do procesu, czyli do przewodu sądowego, do przewodu dowodowego. Wszystkie takie informacje operacyjne trzeba przeprocesować, czyli od tego są już pracownicy dochodzeniowo-śledczy, czyli pion dochodzeniowo-śledczy. Tak jak w każdym wydziale w policji są ludzie, którzy się zajmują zbieraniem informacji, analizowaniem tych informacji, przetwarzaniem tych informacji, i później są ludzie, którzy współpracują z prokuraturą, żeby z tych właśnie, z tej wiedzy powstał materiał dowodowy dla sądu, skutkujący prawomocnym wyrokiem. A jak jest ten polski świat przestępczy? Czy to są, nie wiem, inteligentni ludzie, czy raczej ci z marginesu, którym się nie powiodło? Czy to jest coś, co się zaczyna robić, później się z tego wychodzi i chce się zrezygnować? Czy jak już się wejdzie, to raczej na zawsze? Jak w każdej grupie społecznej. No są faceci. A kobiety? I kobiety. Bardziej inteligentni są tacy, którzy są z marginesu. Natomiast w grupach przestępczych też to jest weryfikowane. No, jeśli ktoś jest typowym fizolem, to jest wykorzystywany tylko do czynności fizycznych. Kogoś uderzy. Pracownik fizyczny. Tak. Żołnierz, robotnik. Żeby kogoś pobić, uderzyć fizycznie, ukraść coś. Są tacy, którzy zajmują najwyższe stopnie w tej hierarchii, no to są już ludzie, którzy mają wiedzę, na pewno są inteligentni, oni obmyślają pewne numery i oni tym wszystkim muszą rządzić. Hierarchia jak wszędzie. Także tutaj nie ma reguły, że to są tylko albo osiłki, ABS-y, czyli absolutny brak szyi, albo to są ludzie inteligentni. Natomiast wiadomo, że charakterystyka przestępstw się też zmienia. Wszystko idzie z postępem. Są już. Czyli pierwszy milion trzeba ukraść, a potem już się te pieniądze uprane inwestuje w legalne przedsięwzięcia. Często tak się zdarza. No, niewielu, wydaje mi się, jest ludzi, którzy zaczynając od zera zarobili uczciwie duże pieniądze. Niewielu. Zdarza się, ale to są wyjątki. To są ludzie szczególnie zdolni, szczególnie predestynowani, którzy znaleźli jakąś niszę. Przeważnie jak się zaczynają duże pieniądze z niczego, no to wiadomo, że coś musiało być na rzecz. No i takie osoby są na pewno inwigilowane przez różne służby. Nie tylko przez policję, ale przez struktury, które powstały niedawno, bądź takie, które już istnieją od dziesiątków lat.